do lat 50., gdzie na tej piaszczystej ziemi, jak i tu mieliśmy, prawda, ten teren, ludzie wtedy dobrego serca, dobrej woli podjęli, no uważam, że bardzo, bardzo ryzykowną i pracochłonną decyzję, żeby coś zbudować dla siebie, żeby mieć coś, gdzie mogliby się spotykać. Zbudowali się w miejscowości 47 lat. I powiem Państwu tak, uczestniczyłam tu w życiu społecznym, 35 lat pracuję na wizerunek tej wsi, jako sołtys, jako radna, ale nie miałam, jakoś przechodziłam koło tego budynku, korzystałam z niego, pracowałam tu, ale przyznam się ze wstydem, że nie wiedziałam, jak ogromny trud ci ludzie wtedy... roku. Zaś pozwolenie na użytkowanie uzyskano 2 września 2019. Całkowity koszt inwestycji sfinansowany w całości z budżetu gminy Pułtusk to 1 175 000. Projekt rozbudowy i przebudowy świetlicy zakładał wkomponowanie istniejącego budynku świetlicy w planowaną całość założenia po przeprowadzeniu przebudowy. Budynek składa się z trzech elementów. Części środkowej, gdzie zachowano elementy istniejącego budynku, między innymi ściany wykonane z użyciem gliny i części bocznych, stanowiących fragmenty rozbudowane. Wszystkie części zwieńczone są nowym wspólnym dachem kopertowym z blachy na rąbek stojący. Bryła budynku ma formę prostopadłościanu w układzie horyzontalnym. Część wejściowa zaakcentowana jest szczytem dachu oraz podcieniem. Wybudowany budynek świetlicy o wyważonych proporcjach wydaje się być dobrze wpisany w otoczenie i dostosowany do istniejących zabudowań sąsiednich. Nowa świetlica ma 372 metry kwadratowe powierzchni. Mieszczą się w niej dwie sale, przewidziane odpowiednio na około 70 i 40 osób. Zaplecze stanowią pomieszczenia kuchenne, sanitariaty oraz garaż. Świetlica posiada własną kotłownię gazową. Od strony frontowej budynku urządzony został parking na około 25 miejsc. Wokół świetlicy zrealizowany został park, będący przedmiotem dużego działania z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiących 85% całości przedsięwzięcia pod nazwą Strefy Zieleni i Rekreacji. Jest to jeden z sześciu obecnie realizowanych przez gminę parków. Prace przygotowawcze, uzgodnienia projektowe oraz rozpoczęcie inwestycji przebiegało pod kierownictwem pani Marianny Bochenek. Zaś sprawami merytorycznymi dotyczącymi inwestycji od początku do końca zajmował się pan Marian Lisiecki. Wykonawcą prac była firma Empol Jarosław Maliszewski z Sokołowa Parcele. Nowoczesny, estetyczny obiekt wraz z pięknie urządzonym otoczeniem jest doskonałym miejscem spotkań dla miejscowej ludności, jak również może stanowić bazę do rozwoju różnych form kultury. Pokładam nadzieję, iż obiekt będzie służył wspólnemu dobru i budowaniu wzajemnych relacji mieszkańców. Przebudowie świetlicy, całego otoczenia, ale jestem niezmiernie szczęśliwy i zadowolony, że będę mógł wziąć udział w dzisiejszej uroczystości, bo jest to pierwsze w czasie mojej kadencji
tak duże przedsięwzięcie, które zostało doprowadzone do końca i przekazujemy je Państwu, mieszkańcom Grabówca, żeby wspólnie wszystkim Państwu służyć. Że mamy dzisiaj być, jesteśmy świadkami tak naprawdę pięknego obiektu i nie oszukujmy się, Grabówiec jest prawie miastem. Macie szacowną mieszkankę, panią wicestarostę, panią Beatę Jóźwiak, której imieniu też zabieram głos. Nie wiem, no ona jako mieszkanka może sama sobie udzielić głosu, ale mówię tu w imieniu władz samorządowych powiatu. Chciałem serdecznie władzom gminy, a przede wszystkim społeczności miejscowości Grabówiec serdecznie pogratulować, podziękować, bo tak, samochód macie, remiza będzie wyremontowana. Gratuluję, drodzy mieszkańcy Grabówca, pani sołtys, że macie taką dziewczynę sprawną, silną, żeby całą tę inwestycję przeprowadzić, chociaż ona była... Stasiu, fanfary! A za chwilę pewnie.